Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony jak zawsze Kinga. A dzisiaj mamy pierwszy film w nowym roku! Wiem, że miałam krótką przerwę, musiałam odpocząć po vlogmasach, musicie mi wybaczyć. Ale wracam do was z nowymi włosami, jak wam się podobają? Mi się bardzo podobają, jestem z nich tak zadowolona i w ogóle czuję się tak... Nowa ja po prostu, nowy rok, nowa ja, po prostu tak. A nowy rok zaczynamy serią Mój pierwszy raz z. I mój dzisiejszy pierwszy raz będzie z laminacją brwi w domu. Ogólnie laminację brwi już miałam i byłam mega zadowolona z efektów. No i dostałam na święta od mamy Szymona zestaw do robienia takiej laminacji brwi w domu. No i moja koleżanka, która robi właśnie laminację brwi tak na co dzień ludziom i mi też, powiedziała: tylko uważaj, żeby sobie nie spalić brwi. Więc tak, spróbujemy sobie dzisiaj tych brwi nie spalić. Pamiętajcie, żeby na nowy rok zasubskrybować mój kanał i dać łapkę w górę, będzie mi mega miło. W tym roku już od lutego planuję na bieżąco wstawiać shortsy, tak że będziecie mieli shortsy na pewno minimum raz w tygodniu. Będzie tak, będzie na zmianę, czyli raz w tygodniu, potem będzie dwa w tygodniu, raz w tygodniu, dwa w tygodniu, raz w tygodniu, dwa w tygodniu, itd., itd. Mam już dla was nagrane kilka shortsów, także mam nadzieję, że wam się spodobają i mam już też zaplanowane filmy na luty, także nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wy też, a my przechodzimy do robienia laminacji. Dobrze, po pierwsze zepniemy sobie włosy. Nic nie wchodziło mi na te brwi. Otworzyłam i mamy tutaj tak. Instrukcje, śmierdzi niemiłosiernie. Step 1. Step 2, glue, patyczki i pędzelek. To jest wszystko, co miałam w tym kicie. No i dobrze, otworzymy sobie instrukcję. Będę postępować jak najbardziej się da z tą instrukcją, bo nie chcę sobie spalić brwi. Fakt, że mam permanentne, ale jednak ja lubię mieć włosy na brwiach, nie? Dobrze, instrukcje. Zmyj makijaż i oczyść brwi używając produktu, który nie zawiera olejków. No ja dopiero co wyszłam spod prysznica, umyłam się i tak dalej, więc brwi mam zmyte. Punkt pierwszy zaliczony. Punkt drugi. Nałóż na brwi niewielką ilość kleju za pomocą aplikatora, układając brwi w pożądanym kierunku w zależności od grubości brwi. Odczekaj 25-50 sekund. Kleju? No dobra. Stresuję się trochę, nie powiem. Wzięłam sobie więcej szczoteczek, tak w razie czego. No i dobra. Ja was przybliżam, żebyście więcej widzieli, co tutaj się będzie działo. Dobra. No i słuchajcie, no lecimy. Biorę sobie od razu szczoteczkę, no i ten klej. I teraz trzeba odczekać, ale w sumie no to tutaj już to minęło, nie? Więc trzeba było odczekać jakieś 50 sekund, no to mi się wydaje, że... No bo tu mi wszystko już zaschło. To 50 sekund chyba już minęło. W razie czego sobie tutaj już odpalam stoper. A co jak dłużej minęło niż 50 sekund? Punkt drugi zaliczony. Punkt trzeci. Weź dołączony pędzelek. Mam. I nałóż na brwi preparat do liftingu, buteleczka numer 1. Czyli ta. Aplikuj kosmetyk od wewnętrznej strony brwi. Czyli odtąd. Zaczesując włoski w upragnionym kierunku. Zmyj wacikiem po 5-8 minutach od chwili nałożenia. Dobra, od chwili nałożenia, więc ja już sobie włączam stoper. Znaczy najpierw to sobie otworzę. I włączam sobie... to jest taki ten. To wiecie co, ja sobie wezmę taką podkładkę i będzie mi najpierw sobie na to nałożę, będzie mi po prostu prościej. Dobra, nałożyłam sobie, odpalam stoper i pędzelkiem nakładam. Dobra, mamy to. Minęło mi 1,5 minuty nałożenie, więc teraz niech to sobie leży. No i czekamy teraz te kilka minut. Sorry, że psy szczekają. 5-8 minut teraz czekamy i potem trzeba to zmyć, także już mam przygotowane sobie chusteczkę, bo waciki mi się skończyły, zwykłe. Czekam i jak będzie tak 5-20, zacznę sobie zmywać jedną brew. Dobra, minęło. W tym momencie 5 minut i zaczynam zmywać. Dobra, i powiem wam, że to najbardziej ten klej trzyma. Jeszcze czkawki dostałam. Powiem wam tak, no najbardziej to ten klej trzyma te brwi aktualnie. Ale zmyłam. Etap trzeci mamy zaliczony, więc teraz numer 4. Za pomocą pędzelka,
czyli tego jego wyczyściłam sobie. Nałóż na brwi ostatni preparat, buteleczka z napisem Step 2. Pamiętaj, by cały czas zachować uprawiony kształt włosków. Pozostaw na 5-8 minut. Wylewam na moją podkładkę. No i włączam stoper i zaczynam nakładać. Dobra, i wezmę sobie jeszcze grzybyczek i sobie te brwi wycieszę. No i teraz ponownie czekamy, aż minie takie 5 minut i 30 sekund, coś takiego. I wtedy trzeba to przetrzeć wilgotnym wacikiem, więc idę sobie po nową chusteczkę, idę ją zmoczyć i zaraz do Was wracam. Zaraz mija nam 5 minut, ja sobie tak co jakiś czas przeczesywam jeszcze te brwi. Mamy 5 minutek, więc mam zbliżoną chusteczkę i teraz powoli będę sobie to ściągać. Co dalej? Tu coś jeszcze jest. Przecież brwi szczoteczką, gotowe. Ciesz się pięknie ułożonymi brwiami przez wiele tygodni. No i zobaczymy, czy to się udało. Czysta szczoteczka. Coś tam niby tak, coś niby nie. Czy coś to złapało? Powiem Wam szczerze, że nie wiem. Nie wiem, niby złapało, niby nie złapało. Nie wszystkie włoski są tak fajnie ułożone, jakbym chciała na pewno. Tutaj coś nie ten. No nic, dobra, słuchajcie. To ja sobie teraz ułożyłam włoski tak, jak bym chciała. Poczekam teraz takie 10 minut i przyjdę do Was. Zobaczymy, czy są dalej w tym samym miejscu, czy nie. Minęło właśnie 10 minut i uwaga, tak wyglądają brwi. Czy zmieniły swoje miejsce? Wydaje mi się, że niektóre włoski tak, to znaczy, że niektórych włosków nie załapało. Szkoda. Ale ogólnie myślę, że większość włosków załapało. Przeczeszę sobie jeszcze raz je. No właśnie gorzej wyszło z tą brwią, na pewno. Ta jest spoko. Tutaj. O, widzicie? Tutaj nie załapało do końca tak, jakbym chciała, ale spoko. Ogólnie nie, no myślę, że jak na pierwszy raz, jak to robiłam, to wyszło spoko. Nie spaliłam sobie brwi. Wezmę sobie teraz ten taki pisak z Action, żeby je sobie pomalować, bo nie mam aktualnie przy sobie henny żadnej, żeby je sobie przyciemnić. Zrobimy to sobie i wtedy wrócimy na wielki reveal. Uwaga, ściągamy! Minęło 10 minut. Zaraz wyczeszemy sobie te włoski jeszcze. Dobra, i czeszemy. No, to jest to, co mówiłam. Tu mi się nie podoba. Tu mi się nie podoba totalnie. Wkurza mnie normalnie te włoski. Wkurzają mnie strasznie. No, ta brew zdecydowanie lepiej. Jestem z niej zadowolona. Więc tak wyglądają moje brwi po laminacji i po tym z Action, z Max & More. Bardzo to lubię, w ogóle Wam bardzo to polecam. Jak widzicie, fajnie mi pofarbowało włoski. Fajnie mi pofarbowało tą skórę też. Więc polecam Wam bardzo z Action. Wiem, że Delia też ma takie pisaczki właśnie. No i co? Co myślimy? Jestem zadowolona, podoba mi się. Włoski się w miarę trzymają, mówię, tutaj coś nie wyszło, jestem... Na to jestem akurat zła, ale już trudno, teraz nic nie zrobimy. Ten efekt podobno ma się nam trzymać, a zobaczymy ile. Wiele tygodni. Zobaczymy, czy to tak będzie. Ja będę zadowolona, jak mi się będzie trzymać to chociaż te 2 tygodnie. Jak na pierwszy raz, spoko, jestem zadowolona. Dajcie znać, co myślicie. Więc dzisiejszy pierwszy raz z laminacją brwi w domu. Wyszło całkiem. Nie wyszło idealnie, ale wyszło całkiem. Najważniejsze, że tych brwi sobie nie spaliłam. I jeżeli też będziecie mieli taki zestaw, to uważajcie. Za pierwszym razem trzymajcie najkrócej jak się da po prostu. Następnym razem bym przetrzymała te brwi, myślę tak minutę, dwie dłużej, żeby zobaczyć, czy jak się będzie utrzymywać. Będę Wam na bieżąco na moim Instagramie pisać, jak tam się moje brwi trzymają, co z nimi jest i tak dalej. A wydać znać w komentarzach, co następnym mam przetestować po raz pierwszy, bo bardzo chętnie robię tą serię i bardzo mi się ta seria podoba, bo mogę próbować nowych rzeczy, także dać znać w komentarzach, co następne mogę zrobić po raz pierwszy. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zejdźcie na dół i zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi mega miło. Jeszcze niedługo szykują się nowe piosenki, nowe filmy, nowe shorty, także w ten rok po prostu wchodzę mega zaangażowana i mega mam dużo pomysłów w głowie. A ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa!